witam serdecznie wszystkich gości na dzisiejszy koncert, bo mówię dlatego, że to jest o tyle ciekawy koncert, to jest innowacja, mogę powiedzieć, na skalę polskiej, duet, z tym, że to będą inną instrumentalistykę rytmiczną, także to stworzy się taki kwartet ciekawy. Także serdecznie witam. Proszę Państwa, może nas tu nie ma, ponieważ w tym kulturze dzisiaj jest impreza konkurencyjna, rodzinnego podmiotu. Dzisiaj nas tu jest mało, także witam serdecznie i zapraszam tutaj jazzmenów Franka Parkera i Grzegorza Rogera. Zapraszam! Także jesteście Państwo świadkami powstawania nowego zespołu, nowego też pomysłu na muzykę, który opiera się jedynie o instrumenty akustyczne. No a co więcej, to usłyszymy, bo zabraliśmy sobie troszeczkę prądu z góry, a dodamy go troszeczkę na dole. Thank you.
jeden z Państwa oglądał film Hobbit. Jak tych 14 krasnoludów mu się zwala do norki, do jego wspólnej chatki. Tam gdzieś w jego wsi, w sielskim, wkraczają w ten sielski klimat i proponują mu misję niemożliwą. I ja tak się samo czuję właśnie grając w duecie z perkusją, to jest misja niemożliwa, ale wierzę, że ten cel, do którego zmierzamy, ta góra Erebor, jest warta wysiłku i że te momenty, kiedy faktycznie się wznosimy i nam wynagradzają to i faktycznie jest o co walczyć. Dlatego zapraszam Państwa do tej wyprawy. Możecie Państwo sobie wyobrażać te różne piękne pejzaże właśnie z Hobbita. Jeśli Państwo oglądali, a jeśli nie, to zapraszam. To był Karman, kompozycja Juana Tizola, klasyk repertuar Duke'a Ellingtona. A teraz zagramy mój utwór. Właśnie tutaj jakiś Urbis chyba jest na scenie. Znaczy, Urbiska. Urbiska. Ja właśnie teraz zagram Janka Urbisa w nawiązaniu. Gdzie Janek Urbis. Thank you.
bardzo. Nasz kolejny utwór to będzie też utwór, który jest na tej płycie, która tutaj leży na tym pięknym fortepianie. To jest płyta Poets Jazz. I utwór jest jakoś związany z tym, co się teraz dzieje wreszcie, na co tak bardzo czekamy, czyli z wiosną. Właśnie ten utwór ma jakby przywoływać wiosnę i jest też nie tylko zainspirowany, ale wręcz skomponowany do tekstu Bruno Schulza, do opowiadania Wiosna właśnie. Także na nagraniu jest też tam wokal i śpiew. Ja dzisiaj zamiast śpiewu będę mówił, co niniejszym czynię, a oprócz tego grał, więc na tym poprzestaniemy. Wiosna. Thank you.
A wiosna to wiadomo, zrzucanie futer pośród nadmiaru z siebie i trochę więcej wolności, trochę więcej spontaniczności. I dlatego teraz zagramy coś, czego jeszcze zupełnie nie znamy. Będzie tak zwany wolny kawałek.
sobie przypomnieć, jaką to melodię grałem do parady, będąc w Bostonie. I przypomniałem sobie właśnie, że na Świętym Patryku to było to. A teraz wracamy do klasyka. Zaczęliśmy od klasyka, bo to był utwór z repertuaru orkiestry Duke'a Ellingtona, czyli sztandarowej, swingowej orkiestry świata. A teraz przejdziemy do nieco nowszego kawałka, ale też bardzo znanego muzyka, Herbie Hancock, Cameleon. Thank you.
tym miejscu powinienem Państwa zaprosić na jakiś fanpage, tak dalej, żebyście nas polubili, ale jeszcze nic takiego nie myśleliśmy. Ale mamy nadzieję, że nas lubicie. Jak nas lubicie, to dajcie teraz jakiś znak, nie wiem. Klaskanie. Nie na razie, bo gramy. Więc będzie to ostatni utwór, jaki mam w naszym programie. I powiem Państwu tutaj, że jest taka mała tajemnica z tym związana, ponieważ dostałem ostatnio zamówienie z Hollywood na muzykę do najnowszego Jamesa Bonda. I to właśnie jest to, także proszę nikomu nie mówić, bo to jest praw premiera. Thank you.
chciałem zapowiedzieć, że mamy bardzo ciekawy koncert 8 marca. A przepraszam, a będzie Miśka. Będzie! Więc zapraszam 8 marca na muzykę francuską, piosenki francuskiej o godzinie 17. Wcześniej mamy koncert muzyki operowej, ale do młodzieży. Także zapraszam. Proszę przeglądać stronę internetową, tam zawsze jest wszystko ładnie podane, opisane.